Zaczynamy wieczór wyborczy telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie również moich państwa gości w naszym studiu. Marcin Wikło, zastępca redaktora naczelnego tygodnika sieci Telewizja w Polsce.pl. Kłaniam ci się pięknie. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, Telewizja w Polsce.pl. Kłaniam się tobie również. Dobry wieczór. Za moment poznamy pierwsze sondażowe wyniki dotyczące wyborów parlamentarnych 2023 roku. Można powiedzieć, że już wstępnie wtedy wiele rzeczy stanie się bardziej klarownych niż wcześniej, ale zanim to nastąpi, chcę was zapytać o wasze wrażenia z lokali wyborczych podczas tego, kiedy oddawaliście swój głos. Ja na przykład miałem wrażenie takiego dość sporego chaosu, że niekoniecznie wszystko zostało odpowiednio podzielone, jeżeli chodzi o te wewnętrzne okręgi. Marcin Wikło, jakie twoje wrażenia? Jeśli jest bardzo duża frekwencja, wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę gigantyczna, to pewnego chaosu uniknąć się po prostu nie da. Pewne rzeczy były nie do wyobrażenia dla osób, które organizowały te okręgi wyborcze. I to jest jedna rzecz i do tego bym nie miał pretensji, bo ludzie jakby dzielnie stali po 40 minut i po godzinie pewnie, natomiast jakby pewnej rzeczy się nie dało uniknąć, tego się nie dało uniknąć, powiedzmy. I cieszymy się z tego, że ta frekwencja jest taka duża, natomiast nie cieszymy się na pewno z tego, że padały pytania o to, czy na przykład chcą państwo pobrać wszystkie karty do głosowania. To jest moja historia, ona jest bardzo szczegółowo opisana na portalu w polityce.pl, zachęcam. To jest absolutna afera, to jest coś, co wydaje mi się, że powinno się odbić jeszcze dużo szerszym echem, bo to jest takie jawne zniechęcanie do referendum. Nikt tak naprawdę, i to są tysiące przykładów z całej Polski, które do nas później napłynęły, nikt nie pytał tak naprawdę o to, czy chce na przykład ktoś kartę do Senatu, ale już o karty referendalne było pytanie. To była jawna obstrukcja referendum. Nie tylko to było złamanie ciszy wyborczej. Trzeba pamiętać, że tego typu działania to nie tylko agitacja polityczna, prawda, która jest złamaniem, ewidentnym złamaniem ciszy wyborczej, ale też wpływanie na przebieg, konkretny przebieg tych wyborów. No to było wpływanie. Mało tego, tam złamano prawo. Są dwa zapisy bardzo jasne. Po pierwsze artykuł 52 ordynacji wyborczej i tak zwany punkt 49 w tych takich zaleceniach PKW, które rozesłano wszystkim, absolutnie wszystkim komisjom. I tam jest prosta rzecz, wydanie wszystkich kart dotyczących wyborczych, wszystkich kart wyborczych. Karta referendalna jest też kartą wyborczą. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie tak, można się pomylić. A członek komisji nie jest od pytania, czy jest od pytania, tylko od wydania. Do tego tematu wrócimy na antenie telewizji w Polsce.pl, bo jest niezwykle ciekawy, ale teraz, drodzy państwo, mamy to, na co wszyscy możemy, można powiedzieć, czekamy, czyli pierwsze sondażowe wyniki. 36,8% dla Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, 31,6% dla Koalicji Obywatelskiej, 13%. Trzecia droga, Lewica, no niecałe tutaj 9%, ponad 6% Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, ponad 2% poparcia. To są pierwsze sondażowe wyniki exit polu, drodzy państwo, z wyborów 2023 roku. No i komentarz, panowie, do tych wyników. Marcin Wikło. To jest badanie, więc jeżeli powiedziałeś, że coś będzie jaśniejsze po tym, jeżeli ty przedstawimy to badanie, to ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, tak, bo to są rzeczywiście, ktoś chciał odpowiedzieć na pytanie, na kogo głosował przed lokalem wyborczym, bo tak się robi exit pole, ktoś nie chciał i zależy, ile tych odmów było, bo to też jest oczywiście prawdopodobieństwo. Przy dużej frekwencji, powtórzę, a frekwencja była duża, stworzenie takiego badania exit pole jest o wiele trudniejsze i mniej prawdopodobne. Znaczy tutaj mogą być jeszcze duże różnice. To, co zwraca na pewno uwagę, to bardzo wysoki wynik trzeciej drogi, bo nie powiem, żeby zaskoczył mnie niski wynik Konfederacji, bo o tym mówiłem, że to jest partia, która sama na początku nie wierzyła w przekroczenie 8-procentowego progu, bo wtedy poszliby pewnie po 3 finansowania, a nie po jedno. Natomiast ale był w pewnym momencie ten pik 14-15% poparcia dla Konfederacji. 2 tygodnie, 3 tygodnie, może miesiąc takiej euforii, a potem zaczęliśmy się doskrobywać, co w tym programie, a właściwie braku programu. A potem, nie no, raz Korwin, potem się okazało, że tak naprawdę nic poza piwkiem z Mansenem za sporo tym, błędów. Nie idzie. Sporo błędów, sporo takiej pustki tak naprawdę w tym wszystkim. Trzecia droga, to jest coś, co mnie tutaj zastanawia i czekam na takie realne potwierdzenie tego wyniku. Absolutna zgoda z Marcinem, no to jest badanie, które by, i też na pewne godziny, bo nie jest badanie pełne, jakby z tym, ale do czego zmierzam? Ja się zastanawiałem nad tą trzecią drogą, tutaj też rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na żywo. W moim przekonaniu chodzi o to, proszę zwrócić uwagę, że przez dwa ostatnie tygodnie, właściwie od marszu, tego ostatniego marszu Donalda Tuska,
Tuska było pompowanie trzeciej drogi w mediach. Donald Tusk zachęcał, prawda? Kiedy Tusk doszedł do wniosku, że to zatłukiwanie trzeciej drogi jednak skończy się tragicznie. Tak. W związku z powyższym, jeżeli oczywiście to badanie się potwierdzi w realnych wynikach wyborów, bo to chyba będziemy to najczęściej dzisiaj powtarzali w tym programie, to rzeczywiście jest to niespodzianka. O tyle natomiast, że rzeczywiście to pompowanie było, może też zadziałał taki właśnie element, o którym tutaj Marcin wspomniał, to znaczy, że i to nie tylko Donald Tusk zdał sobie sprawę. Ja pamiętam, jak przez 2 lata trzecia droga była masakrowana w mediach tych bliskich Tuskowi, przez polityków Platformy Obywatelskiej, i w pewnym momencie, a stało się to tak gdzieś w połowie sierpnia, zauważyłem te zmiany, gdzie nagle wszyscy się złapali za głowę i zaczęli krzyczeć w tych samych programach i w tych samych mediach, które była trzecia droga niszczona, ojej, ojej, co to będzie, jak trzecia droga nie wejdzie? No to jak trzecia droga nie wejdzie, to wygra PiS. No i może to zadziałało gdzieś tutaj na 13% tego poparcia, przypomnijmy, dla trzeciej drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego Polski 2050, choć jeszcze kilka tygodni temu no były takie obawy, że być może nie uda się przekroczyć tego progu 8% dla koalicji. No w zasadzie tak, no kilka dobrych dni temu cały czas gdzieś ten temat wracał. Ja pamiętam też takie wypowiedzi poszczególnych polityków trzeciej drogi, którzy wskazywali na wewnętrzne sondaże i mówili nawet o 15-18% poparciu wynikającym z ich wewnętrznych sondaży. No i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ten przynajmniej wynik sondażowy no jest zbliżony do tych wewnętrznych sondaży. Od 13 do 18 to jest jeszcze, ale 15 to jest jeszcze bliżej. To jest jeszcze bardzo daleko. Od 13 do 15 jest tak naprawdę dalej niż od 11 do 13 na przykład, bo to też się trochę inaczej liczy. Ale tak, pewna taka pewność siebie na końcu kampanii wyborczej jest oczywiście konieczna. A wyciągnięte też wnioski z popełnianych błędów, na przykład po tym pierwszym marszu organizowanym przez Koalicję Obywatelską, kiedy te wyniki poparcia spadły dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie, ja mam marszu nie było Kosiniaka-Kamysza. Ja mam wrażenie, ale właśnie o tym mówię, że czy to były wyciągnięte wnioski z tego pierwszego błędu? Nie, jedna rzecz, która się zmieniła, to zmieniło się nastawienie Donalda Tuska do trzeciej drogi i taki jakby zdjęcie tego wyroku na formację, którą trzeba było na początku zatłuc, a później jej po prostu odpuszczono. Tak. I silni razem prawdopodobnie to zrozumieli i cała ta grupa również w mediach społecznościowych, bo rzeczywiście doszło do zbliżenia, że tak powiem, tych grup, jednej zupełnie obłąkanej sekty, drugiej nieco bardziej spokojnej. I tutaj dało to wynik. A czy dało to wynik, jeszcze raz powtórzę, dla mnie jest to ogromne zaskoczenie. I akurat w tym wyniku, bo to, że PiS będzie miało około 36-37%, to mówiły wszystkie właściwie sondaże. To, że Platforma będzie miała około 30-32%, bo różnie sondaże mówią, to też od wielu tygodni było jasne. Konfederacja, trzecia droga, duże zaskoczenie. Przypomnijcie mi... 8,6% dla Lewicy, 2,4% dla bezpartyjnych samorządów. To moim zdaniem ta Lewica poniżej, myślę, że i własnych oczekiwań. Marcinie, twoim zdaniem również Lewica poniżej oczekiwań samej Lewicy w sobie, choć te sondaże rzeczywiście wskazywały, że Lewica być może zyska jakieś około 10% poparcia. No tutaj jest nawet te dzisiejsze cząstkowe takie wyniki, które spływały z tak zwanego bazarku, mówiły o dwucyfrówce Lewicy i to chyba byłby taki wynik, który ich interesuje. No ale popatrzmy na te wyniki, które tutaj mówimy, jak na mandaty. Tutaj je też widzimy w trakcie. Tak, ale mówimy o mandatach, to mówimy o 200 mandatach dla Prawa i Sprawiedliwości i 12 dla Konfederacji, a reszta mandatów to jest już tak zwana zjednoczona opozycja, tak, 55 dla trzeciej drogi, 163 dla Koalicji Obywatelskiej, 30 dla Lewicy, co daje większość, jakby gdyby te trzy ugrupowania chciały stworzyć rząd. No ale jednak pierwsze miejsce i jakby ta premia Donta jest oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja mówię, na ten moment 200 mandatów, natomiast to jest mało. Ale wygląda na to, że jakby jeżeli przyjdzie weryfikacja tych sondaży, bo to są sondaże, to mnie się wydaje, że tutaj ten rozjazd będzie trochę większy i być może Koalicja Obywatelska według mnie może nawet nie przekroczyć 30%. Tak. A trochę więcej będzie miało jednak Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj ta różnica się jednak zmieni. A tutaj przy tego typu kwestiach, jeżeli chodzi o w zasadzie no mandat za mandat, to będzie kluczowe. No wszystko zawsze rozgrywa się w okręgach. I to często nie tych najważniejszych, co się czasem nam wydaje w tych wielkomiejskich bańkach. Jeszcze jedno, znaczy to gdyby dzisiaj potwierdziły się te liczby, które mamy z tego badania, które było dzisiaj przeprowadzone, to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość traci
traci władzę i myślę, że powinna ta kwestia być bardzo mocno dyskutowana w Prawie i Sprawiedliwości, bo to, tutaj mamy sytuację, no te liczby są dla Prawa i Sprawiedliwości, do obozu rządzącego bezwzględne, tak, w jakimś sensie. Natomiast jeszcze raz, cały czas musimy pamiętać, że mamy do czynienia z badaniem. Marcin też powiedział ważną rzecz, bo ja też, bardzo wiele będzie zależeć od frekwencji w mniejszych ośrodkach, na wsiach i tak dalej. Pamiętajmy, że mamy ponad 3000 więcej komisji wyborczych. Pamiętajmy, że najpierw mają być zliczane, o ile się nie mylę, referendalne głosy. Dopiero potem ma być zliczana reszta. Więc... Natomiast no, widzieliśmy też jakby z tych cząstkowych danych frekwencyjnych, że najpierw bardzo duża frekwencja była w miastach. Tak? Mhm. Więc jeżeli duże miasta ruszyły, to już powiedzmy, że stamtąd też mamy jakieś dane, jeśli chodzi o wyniki. Duże miasta, w których mieszka w Polsce, i to przypominam 15% ludzi, mm-hmm. więc nie zachwystujmy się tymi wynikami. I w których dużo prościej takie badanie przeprowadzić, tak, niż na prowincji. Niż na prowincji. Bardzo istotne. Tak, exit pole się zazwyczaj robi w dużych miastach, mm-hmm. a nie robi się ich na prowincji, a szczególnie w takich naprawdę małych ośrodkach. To są wszystko rzeczy, które powodują, że my teraz po bardzo grząskim gruncie chodzimy. To prawda, ale jeżeli mówimy o frekwencji, no to przypomnijmy, że najwyższa frekwencja na godzinę 17 została odnotowana w okręgu numer 20, czyli właśnie wokół Warszawy. W Warszawie, i wynosiła ponad 63%. Najniższa frekwencja na godzinę 17 odnotowana w okręgu 21 w Opolu, ponad 52%. No widać, że idziemy na rekord. Ale jeżeli najniższa jest 52, to znaczy, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Tylko o 17. Wracając jeszcze do tych wyników, które cały czas widzimy w trakcie naszej rozmowy, ja chcę trochę w drugą stronę was zapytać, bo Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli to się utrzyma, Zjednoczona Prawica traci władzę. Ale no jesteśmy po dwóch kadencjach, a Zjednoczona Prawica ma ponad 36% poparcia, Wojtku. No, jeśli będzie miała, prawda? No, jeśli, bo to, tak, no oczywiście. No, ale wybaczcie, około, że tak. Nie, no, czy to jest w ogóle wynik dla partii, która, dla obozu, który rządził w czasie pandemii, który rządził. Po dwóch kadencjach, pierwsze miejsce, tak. O, to tak. I to nie zagrożone przez ostatnie całe miesiące, no bo jakby ciągle wychodziło w badaniach bardzo podobnie. Pamiętajmy, że PiS wziął na siebie, a padały naprawdę dużo mocniejsze władze, padały przez pandemię, czy przez tę sytuację wojenną, którą mamy na Ukrainie. Ogromnym też kryzysie energetycznym, z którym mieliśmy do czynienia, z kryzysem pieniądza, bo przecież inflacja ogromna, więc moim zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości powinno być o tyle zadowolenie, że po prostu wygrywa z marszu wybory, prawda? No oczywiście na tym nie polega pełnienie władzy, że się wygrywa wybory, bo wybory można wygrać, ale władzy nie utrzymać. Ale tu jest nadal w moim przekonaniu otwarta rozmowa. Ja do tych badań po prostu się bardzo nie przyzwyczajam, które pokazuję. No musimy je pokazywać, no bo one są dzisiaj w przestrzeni. No w tym momencie najbardziej wiążące, natomiast zdarzały się takie wybory. Wiążące dla nas w tym sensie, że o nich mówimy. Moim zdaniem nic jeszcze nie jest straconego, choć oczywiście widmo utraty władzy, gdybyśmy się opierali na tym, stricte na tym badaniu, jest oczywiście bardzo realne. No tak? Często było tak, że wieczorem mówiliśmy o jednych wynikach, a rano budziliśmy się w innej rzeczywistości. Marcin Wikła. No Słowacja, tak? Czy tam się ludzie położyli z innym wynikiem, a obudzili się z innym, więc tutaj aż takiej przewrotki nie będzie, no bo wiadomo, że Donald Tusk próbował stworzyć taki wspólny front i jakby tą jedną listę po to, żeby mieć koniecznie to pierwsze miejsce w wyborach. On wie, na czym polega jakby system Donta, że jest ten pierwszy zdecydowanie premiowany. To mu się nie udało i to jest jakby taka pierwsza przewrotka. 10 dni temu mówiło mijance. No tak. No to jak widać, że tej mijanki, choćby nie wiem, co się stało i nie wiem, jaki błąd tutaj statystyczny przyjąć, to tej mijanki tutaj nie będzie, więc jakby o to jestem spokojny. Natomiast jakby Donald Tusk to jest człowiek, który tak notorycznie nie dowozi tematów. I to ja już słyszałem jakiś czas temu taką irytację w jego obozie, że to miało być takie stałe poparcie 30%. Ja dlatego mówię, że być może tutaj nie będzie 30%, bo to nie jest takie przekroczenie, które daje pewność, jeżeli na przykład wiemy, co jest zliczane później, że jest prowincja zliczana później, że tylko duże miasta są na początku. Więc to nie jest taki wynik, który, żeby nie wiem, co się utrzymał. Ja mam co do tego duże wątpliwości. Druga rzecz, no ta słynna jedna lista, która tak naprawdę o mało co nie doprowadziła do takiej katastrofy, że w tej chwili to byśmy już rozmawiali o tym, ile tam mandatów i jakie stołki są znów rozdawane wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak? Natomiast jakby ta taka refleksja na sam koniec gdzieś, takie naprawdę rzeczowe i stanięcie wprawdzie obliczenia, no spowodowały, że ta trzecia droga przestała być zatłukiwana i dlatego taki wynik. Ale czy to aż taki wynik? Zobaczymy, aż jestem ciekaw. Popatrzmy na to, co mówił w każdym jednym spotkaniu z wyborcami Donald Tusk. My jako Platforma Obywatelska, my musimy wygrać z PiS-em. Mhm. Wygrać z
PiS-em. On to powtarzał do znudzenia. Ta końcówka kampanii to już było nas. Ja nie wiem, czy jemu ktoś naopowiadał, że oni mają tą, mają tę mijankę, bo rzeczywiście kilka dni temu Tusk mówił o mijance, opierając się na wewnętrznych sondażach, by tuż przed wyborami powiedzieć, że jest 5% różnicy, że, jednak PiS to, ma większość. Dokładając do spraw, niezałatwionych, no to zwycięstwa to jest, z PiS-em też nie. Tak, to jest szalenie ważne, ponieważ tylko zwycięstwo z PiS-em, takie, zwycięstwo, po prostu zwycięstwo, bezpośrednie zwycięstwo z PiS-em daje Tuskowi, dawałoby Tuskowi całkowicie wolną rękę w ułożeniu ewentualnej koalicji. A tu już zaczynają być problemy. No nie dowiozłeś, nie wygrałeś z PiS-em, tak? No tym bardziej pytanie, z kim ewentualnie Donald Tusk czy Koalicja Obywatelska mogłaby wejść w taką koalicję rządzącą, biorąc pod uwagę te wyniki. No naturalnym kandydatem wydaje się ta trzecia droga, czyli Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, ale przez 8 ostatnich lat, wiem, że to zdanie było dość często powtarzane, ale przez 8 ostatnich lat, rozmawiając z politykami PSL-u na antenie telewizji w Polsce.pl, no słyszałem bardzo często ten argument mówiący o tym, że my się przejechaliśmy, kolokwialnie rzecz ujmując, na tej koalicji z Platformą Obywatelską, źle to wspominamy i już tych błędów nie popełnimy. Marcin. No ale to jest taki moment jakby cezury w tym momencie. Znaczy teraz jest albo odcięcia przeszłości, odcięcia przeszłości. Ja myślę, że nikt nie będzie pamiętał tego, co tam złego nagadał Donald Tusk na trzecią drogę, bo tak, jakby jeżeli wspólny i suma ich wspólnych tutaj cierpień da większość parlamentarną, to nikt o tym nie będzie pamiętał. Z godnością przyjmą te stołki w ministerstwach i spółkach Skarbu Państwa i będą z tego serca, w cichości serca i naprawdę z godnością to przyjmą i rozważą w swoich zielonych serduszkach to, czy ta koalicja może się udać, czy nie. I pewnie by się im może nawet i udała, o ile to się wszystko utrzyma. Natomiast jeszcze wracając do twojego poprzedniego pytania, bo ty mówiłeś, że po dwóch kadencjach Prawo i Sprawiedliwość ma o taki wynik. No więc ja bardzo dobrze pamiętam rok 2015, a właściwie nawet końcówkę rządów Ewy Kopacz, czyli tak 2014-15, ten przełom. No to po prostu był jak taniec pijanego, który się potknął na schodach. Tak? To wszystko leciało na łeb, na szyję. Tam się nic nie trzymało kupy. Tam było błąd za błędem. To były błędy polityczne, to były błędy wizerunkowe. Po prostu na to się nie dało patrzeć, tak? Znaczy nie dało się znieść. A tutaj jakby, no mówię, nakładając na tą polską rzeczywistość sprawę COVID-u i sprawę wojny i wszystkie rzeczy, o których Wojtek mówił, wynikające z tej sytuacji, no to należy uznać, że ta władza po prostu dała radę. Ja w tym sensie mówiłem, że nie ma tak naprawdę ludzie, bo poza Warszawą i poza Twitterem, rozmawiałem z ludźmi, to ja słyszałem takie głosy, że nie ma tak naprawdę powodu, żeby coś zmieniać tutaj, tak? Że i też nie ma gwarancji, na przykład, bo ja słyszałem, że tak, no dobra, jest inflacja, no więc odwołajmy PiS. No i co, odwołamy PiS, inflacja zniknie? No przecież to jest jakaś aberracja. Panowie, my się powoli przenosimy do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Będzie wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Posłuchajmy. Mamy pierwsze wyniki badań. One nam dają czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo. Wyborach parlamentarnych i trzecie po kolei. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję, i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono. Prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, mówi o wielkim sukcesie, ale pytanie, czy da się ten sukces przełożyć na trzecią kadencję. No i właśnie dla Zjednoczonej Prawicy to tego wieczoru pytanie kluczowe, Wojtku. Nie, no to jest cały czas powrót do pytania, które zadajemy sobie od godziny 21, na ile to badanie ono się utrzyma. No tylko teraz jest, jeżeli sytuacja będzie taka, że to się mniej więcej utrzyma w ten sposób, no to jest niemal pewne, że się nie będzie dało, niemożliwe jest stworzenie projektu pod tytułem Rząd PiS-u po raz trzeci. No dobra, ale to cię zapytam w takim razie w trochę innym kierunku. Z kim teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć taką koalicję?
No nie, no jeżeli się, jeszcze raz powtarzam, utrzymają wyniki tego badania, no to gdzieś komuś mogłoby się wydawać, że można byłoby tworzyć koalicję z Konfederacją, ale to za mało ciągle. A z trzecią drogą? Nie, nie widzę takiej możliwości. To był zawsze projekt antypisowski przede wszystkim i wykorzystujący słabość oczywiście Platformy dwa lata temu i tej potwornej końcówki Budki, który tam miał w pewnym momencie 13% poparcia, miała Platforma Obywatelska w pewnym momencie dwa lata temu. Nie da się dzisiaj stworzyć, znaczy to była gra wszyscy na PiS. Tak naprawdę, czy wszyscy walczyli z PiS-em? Konfederacja walczyła z PiS-em, oczywiście trzecia droga, Lewica i Platforma. Nie ma tu możliwości koalicyjnych, w moim przekonaniu. Ale te możliwości koalicyjne wyczerpały się przy składaniu Zjednoczonej Prawicy, tak? Wydaje mi się, że najdalej jakby wysuniętym przyczółkiem jest Paweł Kukiz i tutaj trzeba mówić, jak może jeszcze trochę narodowców, tak, z Konfederacji, ale ilu ich będzie przy 12 mandatach? No chyba niewielu. No i tutaj właśnie mamy wyniki sondażowe plus przewidywane mandaty, jakie uzyskają poszczególne ugrupowania w parlamencie. 200 mandatów to, o czym Marcinie mówiłeś, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica 163 mandaty, Koalicja Obywatelska 55 dla trzeciej drogi, Lewica 30, 12 mandatów dla Konfederacji, no zero bezpartyjni samorządowcy, którzy nie przekraczają progu. No rzeczywiście, w tym ułożeniu wracamy ale cały czas do tego wątku, o którym rozmawiamy. Znaczy, my musimy też zastanowić się nad jedną kwestią. No powiedzmy, że ta nasza niedoskonała demokracja ma już 30 lat, prawda? I nigdy nie było takiej sytuacji, że jakaś partia rządziła, jakiś obóz, bo to jest oczywiście koalicja, rządziła trzy kadencje. No, tak, więc jakby, dwie to wszyscy max, pamiętamy, tak? No więc jakby tutaj może trzeba się już do tego przyzwyczaić. No jest takie oczekiwanie społeczne, żeby po prostu, jeśli to badanie się utrzyma, że to trzeba gdzieś zmienić, prawda? No, czy naród zawsze wybiera mądrze? To zawsze o tym pamiętajmy. Nie ma tak, że naród wybiera źle, naród został ogłupiony. Był ogłupiany bardzo zresztą skutecznie przez głównie ośrodki związane z opozycją medialną i nie tylko, bo przecież ten wróg to nie było tak, że PiS walczył, nie wiem, z samą Platformą Obywatelską, czy nawet z tą koalicją, która się nam tutaj rysuje. To PiS walczył z Komisją Europejską, nastawioną wrogo do rządu Zjednoczonej Prawicy. Tu PiS walczył z potęgą NGO-sów, ogromnych, nieprawdopodobnie bogatych, zasobnych organizacji, które walczyły z Prawem i Sprawiedliwością. Bitwa z kastą sędziowską spowodowała nieprawdopodobny, tak naprawdę strajk włoski w sądach. To też paraliżowało państwo na wielu płaszczyznach, o czym często zapominamy. Była bitwa wszyscy przeciwko PiS-owi. I może jest tak, że może, jeśli się potwierdzą te badania, choć jeszcze nadal uważam, że tu wiele kwestii jest bardzo, bardzo mocno otwartych, jesteśmy bardzo wcześnie po wynikach, to może to jest właśnie ten moment, w którym władzę po prostu trzeba będzie oddać. Tylko też pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie przestanie być problemem dla Platformy Obywatelskiej, tych mediów i całej tej reszty, bo to będzie największa, najsilniejsza opozycja, dużo silniejsza niż była Platforma Obywatelska. Jeżeli by zostały te wyniki. No tak, ale teraz jest ruch należy do prezydenta, który powierzy jakby misję tworzenia rządu zwycięzcy wyborów, czyli jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwości, tak. I o tym już była mowa. No i teraz zaczynają biec terminy, to znaczy mamy 14 dni na przedstawienie przez premiera składu Rady Ministrów i chyba kolejne 14 dni, z tego co pamiętam, na przegłosowanie tego przez Sejm. Tak, do 30 dni po wyborach, czyli to jest z tego co czytam miesiąc, tak, w razie niepowołania i później jakby następują kroki następne, tak, natomiast jakby to, więc to błyskawicznie się nic nie zmieni, tak, nie. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj nagle ten buldożer już czeka po prostu, żeby wyrównać te wszystkie pisowskie niedoskonałości, bo Donald Tusk tak mówił, że te pierwsze dni to będą takie zniknie, szczególnie krwawe, tak, że nic nie zniknie, że wszystko zniknie i nie będzie. 24 godziny po wyborach niektóre zapowiedzi. A poza tym, no, mamy jeszcze prezydenta, który w razie jakby no władzy obozu, który obecnie jest w opozycji, no będzie pewne sprawy korygował i na to też liczymy. Tutaj jeszcze dodam, bo wymieniamy nazwisko lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska, więc zacytujmy sobie właśnie po tych wynikach sondażowych. Donalda Tuska mówi w ten sposób: zrobiliśmy to naprawdę, wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale jestem od wielu lat politykiem, sportowcem, nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca.
mówi Donald Tusk. No właśnie Donald Tusk powtórzył to, co Marcin mówi, no że nie dowiózł, no, no były tam ambitniejsze, prawda, te plany, no ale on po prostu tego nie zrobił. No ja rozumiem, że on będzie teraz mówił, że cieszy się, najbardziej na świecie się cieszy z drugiego miejsca. No bo co ma powiedzieć w zasadzie? Tak jak kiedyś mówił, że nigdy nie zostawi Polski dla Brukseli, bo to jest jego najważniejsza robota. Zobaczymy też, kim będzie Donald Tusk za tych kilka tygodni, bo to też nie jest takie do końca oczywiste, czy on zostanie, no, zostałby premierem, gdyby się... Partia, czy ta jego większość jeszcze Tuska potrzebuje, tak? No bo na razie no, okazuje się, że to trochę się wydarzyło pomimo Donalda Tuska, tutaj wiele rzeczy. No właśnie, tak? Pytanie, czy, no bo z jednej strony Donald Tusk wspomógł Platformę Obywatelską, jeżeli chodzi o odzyskanie tego twardego elektoratu, który gdzieś odpłynął rozczarowany tymi poczynaniami dotychczasowymi Platformy Obywatelskiej, szczególnie kiedy liderami byli i Grzegorz Schetyna, i Borys Budka, sporo błędów popełnionych, sporo wizerunkowych wpadek. Donald Tusk, no tutaj na tym białym koniu miał przyjechać, miał uratować, miał poprowadzić do zwycięstwa. Jest to niby drugie miejsce, jak mówi Donald Tusk. Donald Tusk się cieszy, tylko pytanie, czy to dobra mina do złej gry, no i jaka może być przyszłość Donalda Tuska. Marcin, twoim zdaniem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o lidera Koalicji Obywatelskiej? No bo właśnie, z jednej strony miał poprowadzić Koalicję Obywatelską do zwycięstwa, z drugiej strony odzyskał pewien elektorat, no ale tego sufitu nie przebił. Nie przebił, no i nie ma takiej niepodzielnej władzy, tak? No bo gdyby to była jedna lista, albo gdyby to było wyraźne zwycięstwo, o czym wcześniej mówił Wojtek, to on by pokazywał palcem, kto kim będzie w tej konfiguracji. A tutaj się okazuje, że przy 163 mandatach to on potrzebuje wszystkich. Tak, poza PiS-em i Konfederacją, tak. To, że on nie może mu, że może mu fiknąć Hołownia i Kosiniak-Kamysz, że może mu Czarzasty powiedzieć, bo jak nie, to coś, prawda? I tutaj nie ma takiego rządzenia, znaczy nie ma już takiego Donalda Tuska, którego znamy z czasów jego premierowania, który niepodzielnie rządził, i to widzieliśmy w tej debacie w Telewizji Polskiej, że nie ma człowieka, który rządzi, który uwodzi żartami, który jest wyluzowany, który jest pewny siebie, bo wie, że ma gigantyczną i bardzo hermetyczną osłonę medialną, że jeżeli nawet jakieś niepowodzenie będzie, to zostanie rozsmarowane i nikt się o tym nie dowie. No tutaj się okazało, że zobaczyliśmy jakiegoś słabego człowieka, no mówię o tej debacie, którego ktoś oszukał, że samo jego pojawienie się w gnieździe zła, to jest zmiecie, nagle tutaj, prawda, nie wiadomo jakie zwycięstwo i że wszystkich zmiecie. No okazało się, że dziadek sobie nawet nie policzył, ile to jest 60 sekund, tak, a wszyscy inni zdołali to zrobić, tak sobie te wypowiedzi chyba ułożyć. Bo wracamy tutaj w tej wypowiedzi twojej do tej debaty z Telewizji Polskiej poniedziałkowej sprzed tygodnia. No widać było po Donaldzie Tusku takie zmęczenie, brak timingu. Było to widać również kolejnego dnia, bodajże spotkanie w Łodzi, gdzie Donald Tusk, no widać było po nim zmęczenie kampanii. Ja myślę, że Donald Tusk wtedy już wiedział, że te wyniki wyborcze, jeszcze raz powtarzam, jeśli one się utrzymają, no nie będą dla niego... No ale to wtedy była ta mowa o 5% różnicy, czyli wiadomo, że takiej różnicy nieprzeskakiwalnej. Donald Tusk był politykiem, który wchodził do gry zawsze, kiedy miał pewność zwycięstwa. On się parę razy sparzył, 2005 rok i tak dalej. Przyjechał do Polski 2 lata temu, ponieważ sobie chciał zorganizować pucz z panem Gowinem i tak już wszystko było prawie ułożone. Aż kilku redaktorów z tej redakcji tu siedzących zaczęło pisać kilka tekstów na ten temat, z kim się spotyka, dlaczego, kiedy i tak dalej. I to był Marcin Wikło, Marek Pyza i moja skromna również osoba, więc to się wtedy rozpadło. No więc zaczął się mozolny marsz, prawda? Najpierw trzeba było ratować z niebytu Platformę Obywatelską i to się oczywiście udało, bo na jego drodze nie stanął Rafał Trzaskowski, który jak zawsze był trochę w ciąży i jak zawsze był trochę przeciw, trochę za, no nic z tym się nie stało. Ale mocno w kampanię się zaangażował. Znaczy, no, o ile, nie wiem, czy to było mocne, ale jak dla niego na pewno, bo no, co drugi dzień musiał pracować. Miasta, tak, no, tak, w zasadzie. Co dwa, co trzy dni gdzieś w Warszawie, no, sobie. To normalne. Nie, to Rafała Trzaskowskiego bardzo fajne, dużo. Się jakby potwierdziło to, że w Warszawie nie jest niezbędne. Tak? Natomiast w Kaliszu może jest Legnica. Prawda jest taka, że teraz Donald Tusk, tak jak powiedział Marcin, będzie musiał się układać. I będzie się musiał układać z zawodnikami, którzy bardzo dobrze mu pamiętają to, co on o nich mówił, jak ich niszczył, jak ich wypuszczał media na nich i tak dalej. Oczywiście. Czyli wrócą te stare demony. Nie, to nie zmienia faktu, że się ktoś by powiedział, że przez to się nie dogadają. Dogadają się, oczywiście, że się dogadają, tak jak powiedział Marcin, tylko problem polega na tym, że on już nie będzie mógł rozdawać wszystkich kart. To jest ogromny dla niego problem. Ale o to też chcę, i też wizerunkowy, no. O to też chcę poniekąd zapytać, jak może wyglądać ewentualny przyszły rząd Koalicji Obywatelskiej z koalicjantami. Ale to za chwilę. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska właśnie. Chcę podziękować tysiącom Polkom i Polaków, którzy teraz też siedzą w lokalach wyborczych. Pilnują, żeby nikt tam niczego nie wykombinował.
Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Tego nikt nam nie zabierze, tego nikt już nie oszuka, siedzą, pilnują. Ale czego nie oszuka? Nie odbierał im badań, które są robione? Co do oszustów, my się tu właśnie zastanawiamy, już wracam trochę do tej sprawy referendalnej, tak, bo wiemy, że około 40% jakby frekwencja referendalna, czyli no, okazuje się, że ono byłoby nieważne. Natomiast jego wyniki są miażdżące. Tak, natomiast ja uważam, że jeżeli przy tak zmasowanej akcji, przy tak totalnej obstrukcji tego narzędzia demokracji, cudownego narzędzia demokracji, jakim jest referendum, i tak naprawdę wszyscy łącznie z Platformą zawsze się domagali tego uznania, no może poza Platformą, uznawali się do uznania takiego głosu i takie czołgi wytoczyli przeciwko temu referendum, a tutaj nagle się okazało, że 40% postanowiło wziąć w nim udział, to jest niezły wynik. I mimo że formalnie nie jest jakby wynikiem wiążącym, rzeczywiście, to ja uważam, że to jest gigantyczne wskazanie i dla trzy razy ktoś rządzący, się zastanowi tak? Teraz, jeśli będzie chciał podnieść rękę na wyniki tego, ponieważ też zajrzyjmy głębiej. Teraz nie mam tutaj danych, przynajmniej kilka minut temu, mówię jeszcze raz, to jest badanie cały czas, i tam wychodziło, że na nie odpowiadało od 97 do 98% osób biorących udział w tym tak referendum. Jak mówię, no bo różne były metody walki z tym referendum. Ja słyszałem, że takie było porównywanie, a będzie tak samo jak z tym referendum komorowskiego. No tylko że przypomnijmy, że referendum komorowskiego to miało tam chyba 6,5% czy 67% jakby powodzenia, to rzeczywiście był taki nowy skok quasi kabaretowy. W Polsce też te referenda nie są tak mocno zakorzenione jakby w tej naszej tradycji. Szkoda, oczywiście, że szkoda, i też uważam, że powinny być częściej. Ale to jest fragment jakiejś politycznej schizofrenii, bo z jednej strony domagamy się takich narzędzi demokratycznych, tak, i słyszymy to, tak, demokracja, a tak. Skoro takie narzędzie jest, to nagle słyszymy, a to nie bierzcie tej karty, a to nie głosujcie, a zobaczcie, ja wam powiem, jak to zrobić, żeby, no bo żeby się z tego wykręcić. Może Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To było najważniejsze, to było absolutnie najważniejsze. No ale jeszcze nawet biorąc pod uwagę to badanie, na którym się opieramy, to jeszcze tu się z gąską Donald Tusk. To prawda, ale jeszcze nie przy tym badaniu, przy waszych przewidywaniach też, jeżeli chodzi o stworzenie ewentualnej koalicji rządzącej, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Jak sobie wyobrażacie rządy tego typu koalicji, Wojtku? Znaczy, będzie to na pewno koalicja chaosu, ale nie miejmy złudzeń. No, jest takie powiedzenie, że żłób wszystkich godzi. Więc ale myślę, zawsze że... do pewnego momentu. Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to między bajki wsadziłbym ten opowieść, że w lutym czy tam w marcu mamy powtórzone wybory. To nie jest niemożliwe oczywiście, ale ja raczej w to nie wierzę. Wydaje mi się, że taka koalicja może powstać. Ona będzie trudna, chropowata, tam będą zgrzyty, tam będą awantury. Natomiast nie miejmy złudzeń. Oni stworzą rząd. Znaczy, to będzie oczywiście dla konserwatystów to będzie jakiś potworek, prawda, światopoglądowy. My nie mamy zielonego pojęcia, co oni chcą w Polsce zmienić. Znaczy, to jest wynik tej cała ta kampania wyborcza polegała na tym, że trzeba PiS zabić, zamłotkować i tak dalej. A ja nie słyszałem żadnego pomysłu oprócz, nie wiem, babciowego i trzech czy czterech innych wykluczających się zresztą pomysłów ekonomicznych. Świadczeń 500+, to wszystko wiadomo, tak? 20% podwyżki dla budżetówki, tylko że w kwestiach absolutnie kluczowych dla Polski Donald Tusk zawsze unikał jakiejkolwiek dyskusji, unikał jakichkolwiek tych. No my nie wiemy, jakie będzie zachowanie w kwestii relokacji. No my wiemy, bo jesteśmy dziennikarzami, o tym piszemy, że Tusk się dokładnie na wszystko zgodzi, na co mu każe Bruksela. Ale pytanie, czy wewnątrz Platformy Obywatelskiej politycy wiedzą, jakie będzie stanowisko? Nie, no myślę, że ale jakiej platformy? Powiedzmy, jaka jest teraz platforma, jeżeli Grzegorz Schetyna jest, tak? Gdzieś tam odsunięty, Małgorzata Kidawa-Błońska też jest. No tak, no, jakby wiesz, do Senatu. Senat, no. Natomiast mamy Sebę Sejczęto i mamy Michała Kołodziejczaka. To jest albo teraz platforma. Senackie zesłanie, można by było powiedzieć. Ale Marcinie, chcę ciebie dopytać o to, jak może wyglądać taka koalicja rządząca, właśnie Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga. Czy to się posypie prędzej czy później? Czy jest szansa na takie, jak właśnie Wojtek przewiduje, rządzenie pomimo różnic i pomimo chaosu? To zależy, bo jest możliwe, że ta zorganizowana grupa poukłada się tak, że sobie podzielą to sukno bardzo precyzyjnie i nie będą sobie wchodzić w paradę, co przy współdziałaniu państwa, które powinno być jakby takim zbiorem naczyń połączonych, to nie będzie dobrze. Ale na przykład Pakt Senacki, który w moim odczuciu jest takim, no, taką zmową przetargową tak naprawdę, bo głosując tak naprawdę gdzieś na kandydata Trzeciej Drogi, i tak wszyscy głosują na Tuska,
I to będzie taki rząd. To znaczy, że to będzie rząd, powiedzmy, w której jakieś tam powiedzenie, coś tam do powiedzenia będzie miała lewica, ale to i tak będzie rząd Tuska, tak? Na ile i na jak długo to będzie do zniesienia dla tych liderów, którzy są jednak bardzo dbali o to, żeby być odrębnymi bytami, bardzo dbali o to, żeby nie wejść do jednej listy, bardzo dbali o to, żeby ona nie była nazywana listą Platformy albo listą Tuska. Mówiliśmy tu już o tych różnicach sprzed lat, o tych cierpieniach, których gdzieś tam od lidera Platformy musieli doznać i jego twardej ręki, no, jego twardą rękę poznali niejednokrotnie, tak? Więc na ile to będzie do wytrzymania, na ile ta struna będzie przeciągana i na ile to zamiatanie, zabieranie jakby przez Tuska ich wszystkich pod siebie będzie postępowało, to ja w tym widzę jakby zagrożenie dla stabilności tego bytu. Natomiast jakby mówię, zorganizowana grupa jest w stanie sobie to podzielić, tak? Żeby sobie w paradę nie wchodzić. I tutaj problemem znowu będzie Donald Tusk i głównie Donald Tusk. Dlaczego? A może co chwilę nie będzie, też może wybierze jakąś inną drogę. No właśnie, może dostanie jakąś nagrodę dostanie. Ale wybierze czwartą drogę. Ale jeżeli nawet przyjmijmy roboczą hipotezę, że Donald Tusk zostaje premierem, to ja temu rządowi daję 4 lata. Czy jedną kadencję. Oczywiście to są z fusów, dzisiaj trochę wróżymy, ale dlaczego im daje jedną kadencję? Ano dlatego, że Tusk jest politykiem całkowicie niesamodzielnym, bo można się nie zgadzać z Jarosławem Kaczyńskim, można uważać, że jego polityka jest błędna, i jak widzimy, trochę tych osób jest. No tak, tylko to jest polityk całkowicie samodzielny. Całkowicie samodzielnie stworzył koalicję, stworzył PiS, i to w momentach, w których nikt im nie dawał żadnych szans. Już mówię, no koniec PiSu, książki pisał do koniec PiSu, tak? Ale Donald Tusk nie ma tej samodzielności. On będzie musiał robić to, co mu każe. Bruksela, Berlin. To będzie miało wpływ bezpośrednio na życie Polaków. To będzie napływ nielegalnych imigrantów, którzy zaczną robić w Polsce dokładnie to, co robią w Niemczech i we Francji, bo to nie jest... To tak nie działa, że tutaj przyjadą i będą się zachowywać w sposób inny. To będzie też wprowadzenie euro, bo jestem przekonany, że Donald Tusk spróbuje to zrobić, albo jego ugrupowanie. Tutaj jest pytanie, na ile trzecia droga mu w tym przeszkodzi, bo tylko trzecia droga część PSL-u widzę. Uważam, że przeszkodzi mu w tym na pewno prezydent, i tu jestem pewien, że przez najbliższe dwa lata to się na pewno nie stanie. To jest kwestia oczywiście 2 lat, ale będzie chciał to przeprowadzić, pójdzie też na cięcie socjalu, bo Tusk zawsze ma ten sam numer i ten sam tekst. No tak, zostawili Polskę w takim stanie, no nie możemy, prawda, nie 800+ i tak dalej. I to potem pójdzie szybko, tam kwestie podatkowe będą też, no na pewno VAT-owcy się ucieszą. Tak. Marcinie? No właśnie nie wiem, jak to, znaczy na ile się jeszcze przywiązywać jakby do takiej wizji. Trochę ciężko mi się jakby z nią pogodzić, bo ja gdzieś widzę pewne zagrożenia dla takich niedokończonych projektów, na przykład niedokończonych projektów, powiedzmy, że tak, Przekopmierze i Wiślanej udało się dokończyć, wiadomo, że już jej nie zasypią, ale centralny port komunikacyjny, to jest na przykład dla takich przedsięwzięć, to jest ogromne zagrożenie. Mm-hmm. Tak, to znaczy, to będzie przestawienie myślenia, w ogóle przesunięcie Polski poza centrum swojego zainteresowania, znów centrum świata będzie jakby znajdowało się w Berlinie, a nie w Polsce, tak? Znaczy to jest kompletne odwrócenie myśli, takie myślenie niepolonocentryczne, tak? I to ja w tym widzę największe zagrożenie i tego by mi było najbardziej szkoda. Będzie zielone światło dla zmian traktatowych w Unii Europejskiej. Ale 25 października chyba głosowanie w Parlamencie Europejskim. To głosowanie, żeby z 12. Było, z 12, żeby tak. Było po prostu po wyborach. No przecież widzimy, jak zachowują się europosłowie opozycji. No zachowują się tak, że albo klepią wszystko, co im każą, albo się wstrzymują od głosu w niektórych przypadkach, ale tu nie miejmy złudzeń. No to jest towarzystwo, które nawet gdyby im Tusk teraz kazał inaczej głosować, to choć większość tych w Brukseli europosłów obecnej jeszcze ciągle opozycji tak by głosowali, tak jak Tusk chce. Mówicie, że 25 października, tak, jest to głosowanie, to jeszcze nie będzie tutaj zmiany, że tak powiem, premiera, mi się wydaje. No tak, faktycznie. Jeszcze premiera może, nie, jeszcze ale w Parlamencie Europejskim już będzie, no już będzie po wyborach, no więc tak, już mniejsza też, presja. Też na pamiętajmy, że też zbliżają się wielkimi krokami wybory do Europarlamentu, więc to one też mogą bardzo mocno zmienić układ sił. Ja myślę, że już na wiosnę będziemy odczuwali pierwsze skutki tego rządu, który ewentualnie by miał powstać. Ja myślę, że to może być takie otrzeźwienie dla Polaków, że jednak to nie jest do końca pamiętajmy ten kierunek. Pamiętajmy też, że niezbędne wpuszczenie lewicy do rządu, bo to jest oczywiste i bez nich nie będzie mógł rządzić.
to będą wprowadzone ogromne zmiany światopoglądowe w szkołach, przede wszystkim na uczelniach, w przedszkolach i żłobkach również. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. No to, to jest armia ludzi, którzy stoją za tymi miłymi, sympatycznymi paniami z lewicy, które tu mówią, jak to kobieta, ale tam za nimi idzie armia LGBT, za nimi idzie zmiana światopoglądowa i Tusk ich wpuści do szkół i wpuści ich do domów. Bo... Myślę, że taka będzie cena po prostu. I taka będzie cena po prostu. Nawet gdyby resztki konserwatystów Platformy Obywatelskiej tego nie chciały. W Platformie Obywatelskiej tak, ale jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to myślicie, że przymkną Polskie Stronnictwo Ludowe walczy o wszystko, o przetrwanie, o przeżycie i o stołki, bez których ta formacja nigdy nie funkcjonowała. No. Więc oni się na też gorąco, na pewne rzeczy panowie, zgodzą. Na gorąco przenieśmy się do sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Jakub Maciejewski jest na miejscu. Witam cię serdecznie. Czy się słyszymy? Witam serdecznie. Nowogrodzka, tu jest pełno dziennikarzy z zagranicy, dziennikarzy też niby z Polski, ale na zagranicznym kapitale i przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jest gorąco. Jak tam u was? U nas też gorąco z innych powodów, mam wrażenie, ale chcę cię dopytać właśnie o atmosferę w sztabie Prawa i Sprawiedliwości po tych pierwszych badaniach, po tych pierwszych sondażach, które się pojawiły. No, z jednej strony możemy powiedzieć, że politycy przed mediami starają się to swoje zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości jeszcze podrasować, powiedzieć, że to jest wielki sukces, ale wiemy, że potrzeba większości Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, a nie tylko wygranej na tym podium wyborczym. I kiedy politycy PiS-u rozmawiają z nami, z telewizją w Polsce.pl, która jest przecież polskim sprawą bardzo życzliwa, no to już nie mają takich wesołych nastrojów. Mówią, że będzie ciężko. Zapytaliśmy profesora Krasnodębskiego, który powiedział, że niestety, no nie Niemcy przyspieszą teraz różne procesy centralizacyjne, wykorzystają tę okazję, a Polska przecież w tak szalenie trudnych czasach potrzebuje stabilności. My tutaj w studiu też rozmawiamy o różnych scenariuszach powyborczych, również tych dotyczących tego badania sondażowego, no bo mamy na razie badanie, do wyniku wyborczego jeszcze trochę czasu. Czy w sztabie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze czujesz właśnie takie oczekiwanie na te główne wyniki wyborcze? No bo nie oszukujmy się, że one mogą się zmienić, czy być inne po prostu od tych, które znamy teraz, jeżeli chodzi o ten sondaż. Wyniki będą lepsze, to właściwie wiele jest przesłanek ku temu. Małe miejscowości się też przecież bardzo zmobilizowały, ale nawet ten lepszy wynik nie da samodzielnej większości. Tu jest też atmosfera taka, no podsłuchujemy też innych dziennikarzy i różnych ludzi, którzy wywierają presję na polityków obecnej jeszcze opozycji. Wywierają szaloną presję, że z tym rządem, z tą partią nie można w żaden sposób współpracować. Pamiętamy przypadek radnego Kałuży, gdy zaszczuto człowieka za to, że no, zmienił przynależność koalicyjną, co w demokracji się przecież zdarza. Wywołano histerię i teraz też widać, że media będą próbowały, czwarta władza będzie próbowała być no, trzecią, drugą czy pierwszą, będzie próbowała wpływać na resztę, a nie tylko relacjonować, jak jest naprawdę. Kuba, czy tutaj w studiu, Marcin, Wojtku, macie pytania do Kuby jakieś? Tak, Kuba, co mówili politycy PiS-u po wystąpieniu, jeśli pozwolisz, Jarosława Kaczyńskiego? Czy tam rzeczywiście było takie poczucie bardziej porażki, czy bardziej zobaczymy co dalej, może w ten sposób? No, politycy potrafią zachować twarz w każdej sytuacji, ale ja jednak mam wrażenie, że to jest trochę dobra mina do złej gry. To znaczy, wiecie, po 2005-2007 roku Jarosław Kaczyński wie, jak państwo polskie urządzić tak, by nie dało się zdewastować osiągnięć niepodległościowego, suwerennościowego rządu, ale to nie zmienia sytuacji, że opozycja będzie wściekle teraz to atakować, a ma większość w parlamencie. Natomiast mamy tu pewne przecieki, że będą prowadzone rozmowy, może nie z całymi klubami, ale że poszczególni posłowie z tych partii, które się dostały, partii opozycyjnych, mają pewne kontakty z politykami Prawa i Sprawiedliwości i nie są tak niechętni do współpracy, jak to oficjalnie pod presją muszą przyznawać. Wiele więc zależy od tego, ile głosów zabraknie Prawu i Sprawiedliwości. Teraz to jest ponad 20 i to jest duża liczba. To jest duża liczba i trudno będzie tutaj zrealizować ten pomysł. A czy z tych głosów, które do ciebie docierają na temat tych rozmów, pojawiają się konkretne ugrupowania, z którymi rozmawia Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica?
Nie, strzegą tej tajemnicy bardzo solidnie, ale tu w kuluarach słyszy się czasem coś o trzeciej drodze. Tego oczywiście politycy stojący na czele tego ugrupowania nie przyznadzą wprost, ale będzie to duży klub parlamentarny, będzie to posłów, nie mamy teraz dokładnych liczb, no więcej niż 30, więc być może część da się namówić do współpracy. Wiele zależy od tego, jak dokładne przeliczenie tych wyborów, ile będzie brakowało. Jeśli to będzie 10 lub mniej, może to Tuska mocno zaskoczyć. Panowie, jeszcze jakieś pytanie do Kuby? Marcinie? Znaczy tak, bo ja mam wrażenie, Kuba, że mówimy tutaj o dwóch drogach dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta pewna starsza część PSL-u, bo oczywiście nie cała trzecia droga, która jest mocno antypisowska, no i pewnie narodowcy z Konfederacji, tylko że śladowy wynik jak na ten moment Konfederacji, no tutaj nic nie oznacza, czyli jednak ten PSL to jest coś, co powinno skłonić ewentualnie ich do współpracy. Ale jak myślisz, jak bardzo te wyniki mogą się różnić jeszcze, bo mówimy w tej chwili 36,8 dla Prawa i Sprawiedliwości, 31,6 dla Koalicji Obywatelskiej. Ja mam wrażenie, że tu będzie rozjazd dokładnie w dwie strony. To znaczy, że PiS będzie miał więcej, a Koalicja Obywatelska może nawet zejść poniżej 30, prawda? Tak, właśnie powiedziałeś ważną rzecz. Oczywiście jest ta część PSL-u, z którą PiS potrafił rozmawiać już wcześniej w kuluarach nieoficjalnie, ale tutaj też politycy szeptem mówią, że są też pojedynczy politycy, nie tylko z PSL-u. Myślę, że to mogą być też z trzeciej drogi, ale nie w samym PSL-u. Mogą to być też politycy, którzy nawet weszli z Koalicji Obywatelskiej, ale nie wiemy jeszcze, nie znamy nazwisk, które weszły. Ale są pojedyncze postacie, które faktycznie rozmawiają, potrafili podczas kampanii wyborczej rozmawiać z politykami PiS-u bez tego zacietrzewienia, które rekomenduje TVN czy Gazeta Wyborcza. Jakubie, dziękujemy ci ślicznie za te informacje, które nam przekazałeś na gorąco ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości po tej ciszy wyborczej, po wyborach parlamentarnych. No, mamy te wyniki sondażowe, ale tutaj się pojawia ten scenariusz właśnie przedstawiony przez Kubę, że Prawo i Sprawiedliwość może próbować jeszcze rozmawiać, może próbować wyciągnąć poszczególnych posłów. No i właśnie to... Przy wynikach, które pokazaliśmy na planszy, przy tym exit poll, to nie ma o czym rozmawiać. To nie ma, za dużo mandatów. Bo to jest, brakuje 40 mandatów. W tym momencie według tego badania. Przyjmijmy i tutaj ten scenariusz, o którym ty mówisz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, czyli że te wyniki się zmienią na, powiedzmy, korzyść dla Zjednoczonej Prawicy, na niekorzyść dla Koalicji Obywatelskiej. Tego nie wiemy. I teraz tak. No ale załóżmy ten scenariusz. Będzie, czy Prawo i Sprawiedliwość jakby zyskując, bo będzie zyskiwało i to jest jakby jasne, będzie zyskiwało i kosztem trzeciej drogi, bo myślę, że kosztem lewicy nie, ale i kosztem trzeciej drogi i kosztem Koalicji Obywatelskiej. I ile może? No bo z tych 200, czy przeskoczymy na 220, czy na 230, bo to jest pytanie, a może na 215, no bo przy 215 to nadal nie ma o czym rozmawiać, tak. Bo to jest jednak gigantyczna sprawa do załatwienia. Przy 220 można już, powiedzmy, zacząć się uśmiechać jak Gioconda, tak? Przy 230 ten uśmiech może być już nieco szerszy i można jakby szerszym, na droższy obiad zaprosić przyjaciela z trzeciej drogi, tak? Żeby sobie o czymś porozmawiać. Bardzo ciekawe będą te wyniki, myślę, że koło północy program w telewizji w Polsce.pl jeszcze będzie trwał, także ja państwa zachęcam, żeby być z naszą telewizją. Koło północy powinny się pojawić te wyniki late poll, czyli już jakby oparte na wynikach z konkretnych komisji wyborczych. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, skąd te wyniki spływają i trochę będzie można jakby taką mapę bardziej szczegółową napisać. Na razie no to mieszamy w tych fusach i mieszamy, ale w sumie jak nie ma nic innego, to mieszaj. No zdecydowanie. No o 22 Dorota Łosiewicz będzie razem z państwem. 23 Wojciech Biedroń obecny tutaj razem ze mną. Wieczór wyborczy trwa w telewizji w Polsce.pl. Coraz więcej tych informacji, no czy więcej w ogóle informacji, jeżeli chodzi o te wybory parlamentarne, te wyniki sondażowe są już nam znane, natomiast no, na te już oficjalne musimy trochę poczekać, ale cały czas rozmawiając o tych politykach, których teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wyciągnąć, tak kolokwialnie rzecz ujmując, Wojtku, na ile takich mandatów mogłoby Prawo i Sprawiedliwość twoim zdaniem liczyć? Jeżeli utrzyma się, zaznaczam, jeżeli utrzyma się to badanie, które to tu zobaczyliśmy, no to ja tych wielkich szans nie widzę. Znaczy, tu nie ma już za bardzo o czym rozmawiać. Dlaczego? No, dlatego, że tu Marcin chyba powiedział na początku programu, no jeżeli będzie 10-12 posłów z Konfederacji, no to nie jest 30 posłów, z których tam, powiedzmy, można 7, 8 nawet próbować wyciągnąć, bo to będą przede wszystkim tylko te największe gwiazdy, że tak powiem, Konfederacji pewnie wejdą, a z nimi rozmowy raczej, zaznaczam, nie ma. Zresztą będzie ich za mało, żeby tworzyć cokolwiek.
Jeśli chodzi o PSL, no nie chcę operować nazwiskami, żeby pocałunku śmierci nie złożyć na czołach tych polityków. No ja tam widzę, powiedzmy, że około 4 posłów, tak, którzy mogliby pomyśleć ewentualnie o przejściu. Nie widzę kompletnie nikogo takiego, oczywiście w Platformie, w Lewicy również. W trzeciej drodze nie wiem, nie przychodzi mi nikt. No, przychodzą mi do głowy tacy. No, może z jedna, dwie osoby, ale co, to już tak. Przychodzą mi osoby, które bardzo się kiedyś sparzyły na Platformie Obywatelskiej i były tak zwaną frakcją konserwatywną. W tej chwili są w trzeciej drodze, też nie mówmy, ale tak, ja raczej myślę o kilku niż o kilkunastu osobach, tak, więc to jest arcytrudne zadanie. Natomiast absolutnie nie jestem wciąż daleki od wkładania tych, powiedzmy, 12 na razie posłów Konfederacji jako taki już trwały zasób. Wydaje mi się, że im jest ich mniej, tym trudniej będzie jakby z tą grupą w ogóle rozmawiać, no bo oni są coraz bardziej na świeczniku, tak? To znaczy oni musieliby naprawdę odważny gest wykonać. Tutaj był radny Kałuża wspomniany, który spotkał się z takim politycznym piekłem, linczem na swojej drodze, więc myślę, że im będzie mniej, tym będzie trudniej z nimi rozmawiać, no bo oni będą sami w sobie tworzyć pewną skonsolidowaną grupę, która nie będzie chciała się przylepić ani tu, ani tu. No, Konfederacja nie ma żadnego biznesu, żeby popierać albo jedną, albo drugą stronę przy tak nieznaczącym wyniku. Wojtku. Jeszcze zastanawiające jest dla mnie jakby te pierwsze, bo generalnie no konstytucja ustawia to tak, że my tak naprawdę możemy mieć chaos nawet jeszcze 2-3 miesiące nawet. To wyliczono, że w tym takim najbardziej wydłużonym systemie tworzenia nowego rządu i tak dalej, to jest nawet do 3 miesięcy, chociaż oczywiście to będzie krótsze, nie jestem o tym głęboko przekonany. Cała ogromna trudność, drodzy państwo, panowie, polega na tym, że ciągle się opieramy na badaniu, prawda? I ciągle to badanie, a schodzą informacje, widzę, tak patrzymy tu na telefony, proszę nam wybaczyć. To właśnie z szacunku dla państwa i dla naszych widzów, bo chcemy jak najświeższe informacje posiadać. To są różne informacje schodzą. No, rzeczywiście można powiedzieć, że rośnie frekwencja przede wszystkim na prowincji. No, to jest bardzo ważna informacja, bo ona, tak jak Marcin już mówił, może zmienić nie tyle wywrócić ten stołek, który widzimy w badaniach, ale może na przykład właśnie polepszyć sytuację PiSu, a pogorszyć sytuację Platformy Obywatelskiej. Ale słuchaj, bo jeżeli to jest naprawdę bardzo duża frekwencja, szykuje nam się coś około 70%, to na przykład czy my możemy wykluczyć wskazanie na Prawo i Sprawiedliwość 40%, a na nie. Koalicję Obywatelską poniżej 30%? No nie. Czyli wszystko się może jeszcze zdarzyć. Nie możemy wskazać. Nie możemy powiedzieć, ale nie możemy tego też wykluczyć. Przy operowaniu na tak dużych liczbach, które daje nam 72% czy ponad 72% frekwencji, to wszystkie takie exit pole są niestety mocno niedoszacowane. I my mamy, rozmawiając z państwem między 21 a 22, czyli w tej pierwszej godzinie wieczoru wyborczego, mamy i najłatwiejsze, i najtrudniejsze zadanie tak naprawdę, bo my możemy sobie wszystko teraz powiedzieć i jakby będziemy z tego rozgrzeszeni, nie mówiąc niczego oczywiście kategorycznie, i tak się staramy do państwa mówić. Ale z drugiej strony no nic też pewnego nie możemy tutaj powiedzieć. To są takie trochę nasze właśnie wrażenia, trochę takie dywagacje. To ja chcę tutaj na koniec was zapytać gdzieś naszego spotkania w tym wieczorze wyborczym telewizji w Polsce.pl. Co mogło mieć wpływ na tak wysoką frekwencję? No bo rzeczywiście no jest w tym momencie fenomenalna, tak moglibyśmy to powiedzieć, jeżeli chodzi no, o poczucie tego demokratycznego obowiązku, jakim jest oddanie swojego głosu. Wszystkim zależało na tym, żeby ta frekwencja wszyscy była wszyscy walczyli wysoka, o życie. Tusk walczył o życie, oczywista sprawa. Trzecia droga, no to już naprawdę o życie polityczne. Obóz rządzący o coś, co jest szalenie ważne dla partii, która rządzi dwie kadencje, czyli o dokończenie pewnych tematów. Ja myślę, że tu CPK bardzo było mocne. No i zawsze partia rządząca też grała wszystko, prawda? Więc jakby tutaj to widzieliśmy. Myślę, że najspokojniejsza chyba była Lewica. Myślę, Marcinie? Te zmiany. No, Lewica to była wręcz momentami niezauważalna, co mnie zadziwia, i może nawet skorzystała na tym, że się gdzieś w te tryby tego duopolu władzy nie dostała. Tak, wszystkim zależało na tym, żeby frekwencja była wysoka, każdy miał trochę inne motywacje, ale jakby i też taka bardzo mocna polaryzacja, bo tak naprawdę w pewnym momencie okazało się, że to jest Tusk, Kaczyński naprzeciwko siebie i koniec. Więc jakby
pompowanie ale tych... pojawiła się jeszcze trzecia droga. W takim głównym rozrachunku ta trzecia droga się nigdy nie pojawiła. To są dwie wizje Polski. Tą trzecią drogę zaliczam już do zasobu jednak Koalicji Obywatelskiej. I to jest tamta wizja Polski. Natomiast są te dwie wizje Polski. To jest tak jak w wyborach prezydenckich. Zawsze gdzieś na końcu to starcie jest bardzo takie indywidualne, personalne, osobiste. Nie zapominajmy, że właśnie w tych wyborach zawsze były takie największe frekwencje. I tutaj tak naprawdę zrobiliśmy takie plebiscyt dwóch liderów. To znaczy, czy chcesz Polskę A, czy chcesz Polskę B. I dlatego bardzo łatwo się wypowiedzieć. Tutaj nie ma takich zawiłości jak na przykład jak w wyborach samorządowych, tak, gdzie nie wiadomo tak naprawdę, każdy może sobie ogłosić, że w jakiś sposób wygrał. To tutaj jest bardzo jasno zapisać się do jednego albo do drugiego obozu i to jest też takie kuszące, tak, że jestem z tymi albo z tymi. Wojtku. Ostatnie zdanie, rozumiem. Ostatnie. Pamiętajmy o jednej najważniejszej rzeczy. PiS wygrał wybory. Bo lubimy, w tej dyskusji chciałbym, żeby to wybrzmiało. PiS wygrał kolejne wybory. Oczywiście to nie znaczy, że musi utrzymać władzę. No właśnie, i tego na razie się trzymamy, przynajmniej to wynika z tych wyników sondażowych, badań, które omawiamy. Czekamy na więcej informacji, niech państwo będą razem z telewizją w Polsce.pl za moment na naszej antenie. Będzie razem z państwem Dorota Łosiewicz i jej goście. Ja dziękuję swoim, Wojciech Biedroń, Marcin Wikło, byli razem ze mną, razem z państwem. Ja również dziękuję państwu i zachęcam jeszcze raz do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.